Ukraińcy, Portugalczycy, Hiszpanie, Amerykanie, Chińczycy. W tym roku mury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wypełni rekordowa ilość Żaków z zagranicy, aż 330 z 19 krajów. Dodatkowo w ramach programu Erasmus do Kielc przyjechało 80 osób. Do wyboru mieli aż 44 kierunki na 7 wydziałach. Bardzo podoba mi się ten uniwersytet, bo tutaj mamy dużo możliwości. Bardzo podoba mi się. A wybrała kierunek dziennikarstwo, dlatego że lubię komunikować z różnymi ludźmi. Podoba mi się telewizja i polityka, i to jest taka jakaś społeczna dziedzina, która w jakiej może i rozmawiać, i coś takie polityczne uczyć się. No to dlatego. Uroczysta inauguracja tradycyjnie odbyła się w auli rektoratu przy ulicy Żeromskiego. Jak każe obyczaj, studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i wręczono indeksy tym, którzy zdobyli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. W wydarzeniu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści, władze regionu i miasta, rektorzy uczelni współpracujących z naszym uniwersytetem, pracownicy naukowi i wielu innych zaproszonych gości. Rektor uczelni, profesor Jacek Semaniak, wspomniał o 200-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i znaczeniu szkół wyższych dla społeczeństwa. Zwrócił uwagę na fakt, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni w Polsce. W ostatnich 5 latach rozbudowano bazę naukowo-dydaktyczną i oferty kształcenia. Do użytkowania oddano m.in. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Bibliotekę Uniwersytecką, Centrum Języków Obcych, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu oraz prawie 80 laboratoriów w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, chemicznych, medycznych, a także humanistycznych i wzornictwa. W tym roku utworzono 2 nowe kierunki – kryminologię stosowaną i psychologię. Nie przez przypadek odwołuję się dzisiaj do tradycji przemysłowych naszego regionu i przedsięwzięć wdrażających już wtedy koncepcję zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarze społecznym, jak i regionalnym. Pozostaje aktualna, skuteczna, a skutecznie realizowana stwarza warunki godnego życia zarówno w tradycyjnych metropoliach, jak i poza ich granicami. Skuteczność ta silnie sprzężona jest dostępem do wiedzy, zdolnością jej generowania oraz wykorzystywania do rozwiązywania problemów od najwyższego stopnia ogólności po praktyczne. Te właśnie zadania wpisane są w misję Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który wraz z Politechniką Świętokrzyską tworzą środowisko akademickie mocno wpisane w strategię rozwoju regionu świętokrzyskiego, jego stolicy Kielc, nie tylko w strategii, ale w codzienność. O owocnej współpracy z uniwersytetem mówili także honorowi goście uroczystości. Ja również chciałbym się pochwalić naszym kolegom do tej, to jest wspólne dzieło Uniwersytetu i miasta. Kilka dni temu byliśmy z panem dyrektorem na tym obiekcie. Drzewa rosną, czyli znaczy, że czas leci, bo to, po których zasadzach polewy warunki, już kilka lat minęło od tego, kiedy wystartowaliśmy. Ale ten rok jest po prostu piękny. W sumie nowy rok akademicki 2016-2017 w murach Kieleckiego Uniwersytetu rozpoczęło 12 000 studentów.